Co on planuje? Witam Was serdecznie na mojej wróżbie z nowej talii kart Tarota Old Style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu. I zobaczmy, co te karty dzisiaj pokażą. Co on planuje? Witam oczywiście serdecznie wszystkich kochanych widzów. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie. Piszcie na mój e-mail, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną. Mój e-mail jest w filmiku wyświetlony pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne, które są oczywiście dokładniejsze, bo będą stawiane karty na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć, konkretnych pytań. Zapraszam. Dzisiaj pytanie, co Twoja osoba ukochana planuje? Skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Jeszcze ta karta wypadła mi, także ją wezmę. Dobrze. Co on, ona planuje? Tutaj mamy już spotkanie. Czyli Wasza osoba ukochana planuje spotkanie w jakimś miejscu publicznym, w parku, być może w restauracji. Gdzieś, gdzie jest więcej ludzi lub przez internet planuje się spotkać, tak? To też jest karta spotkań internetowych, w sensie, no, możecie przecież telefonować z kamerką i tak dalej, to też jest spotkanie wirtualne. Natomiast też normalne spotkanie, normalną randkę. Planuje, myśli tutaj o tym. Tutaj przyśle on wiadomość, już ta wiadomość jest w drodze, w tempie szybkim. Zaproszenie. Chodzi tu o stabilność, o Waszą stabilność w Waszej relacji. Ta osoba jakby chciała u Was się zakotwiczyć, czyli chciałaby, by była jakaś stabilna sytuacja w Waszej relacji, żeby to się rozwinęło jakoś stabilnie, by ta osoba mogła zostać, mogła zarzucić kotwicę w Waszym bordzie, czyli przysłowiowo mówiąc, szuka ta osoba czegoś na stałe, czegoś by zostać, tak, na dłużej, stabilnej relacji. I tutaj jest wiadomość, zaproszenie, stabilizacja. Następnie jest też, ta osoba chce, by to się wszystko rozrosło, by było stabilne, by wyleczyć wszystkie jakieś tej zadry, które macie ewentualnie problemy, by się to wszystko rozwinęło w stronę miłości, w stronę serca, miłości, uczuć miłosnych. Ta osoba wyobraża sobie tutaj coś nowego, czyli otworzyć nowy kapitel w swoim życiu, nowy rozdział w swoim życiu właśnie z Tobą, nowa historia miłosna, nowa szansa, nowy początek, nowe pisanie Waszej historii miłosnej, Waszego związku, Waszej relacji. Wyjaśnienie wszystkich jakichś spraw sekretnych, otwarcie się na ten nowy związek. Myśli ta osoba, że jesteście tej osobą dla niego istotną, ważną, że kimś jesteście, kto stanął na jego drodze z przeznaczenia. Kto jest być może relacją właśnie przeznaczoną, ważną dla niego. Osobą jesteście ważną, relacją jesteście ważną też. Być może osoba ta myśli właśnie poważnie tutaj o tej relacji. Zobaczmy, jakie energie ma ta osoba w stosunku do Was. Jakie energie ma ta
są w stosunku do mnie? Jakie energie ma ta osoba? Jakie energie ma ta osoba? Healer of the Ages, czyli uzdrowiciel czasów. Czyli ta osoba chce uzdrowić, jakby polepszyć, stworzyć coś pięknego, coś lepszego. Tutaj coś ma uzdrowić, co dotychczasowo było być może w waszej relacji chore, niedobre. Ta osoba chce to uleczyć, uzdrowić i chce również, by ten czas, wasz czas, był piękny. Tak, był piękny, był lepszy. Także ta osoba być może ma taką energię, bo pytamy tutaj o energię, jaką ma ta osoba w stosunku do ciebie, uzdrawiającą. Gdzie będziesz mogła znaleźć spokój, ciszę, taką stabilność, przystań. Oczywiście życzę tego tobie. Taka wyszła dzisiaj wróżba. Zobaczmy jeszcze może karty Tarota, co pokaże nam Tarot. Co on planuje? 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 10 buław. 10 buław, co on planuje? Na pytanie to wyskoczył, znaczy wyszła mi karta 10 buław. To koniec jakiejś jego drogi i rozpoczęcie być może nowej drogi, tak? 10 buław to on chce zakończyć jakby swoje życie, które miał do teraz, w sensie swoje jakieś aktywności, swoje sprawy. Chce pozakańczać, by oczywiście zacząć coś nowego. Tak, by wszystko było dobrze pokończone i by rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Natomiast te 10 buław też go przeciążają, dlatego musi to zakończyć. Koniec jakiejś drogi, jakiejś fazy w jego życiu, która go przeciążała, obciążała, była trudna, chce on zakończyć. Także jest być może tutaj w jakiejś fazie wyjaśniania, kończenia starych związków, starych relacji i układanie sobie życia na nowo, ponieważ tutaj w przełożeniu Tarota jest wieża, czyli może jakieś rozstanie, odejście, rozwód. Tak, coś się burzy i on zaczyna cegiełka po cegiełce budować coś nowego, od nowa. Ponieważ jest też przeciążony tym, tak? Tą zmianą, tą radykalną może zmianą w swoim życiu. Dziękuję Wam serdecznie, kochani Państwo. Do usłyszenia już wkrótce.